rainy season, więc deszcz pada, dopiero jeździłem na koniach, a tutaj właśnie tutaj mamy widok wodospadu. Wodospad w środku dżungli. Tutaj też widzę, że są takie linie, to można też robić ziplining, tak jak robiłem ja między Zambią a Zimbabwe w Afryce na Victoria Falls. To tutaj też jest taka możliwość.